Hello. You can sit down, please. Możecie usiąść. There is a song we sang at the beginning of this mass. Na początku tej mszy świętej śpiewaliśmy pewną pieśń. It's a very powerful prayer. Jest to modlitwa pełna mocy. It was composed in South Africa. Została skomponowana w Ameryce w południowej Afryce. It's calling us to be happy because Jesus is in me. Wzywa nas, abyśmy się radowali, ponieważ Jezus jest we mnie. And there is another one we sang. I jeszcze śpiewaliśmy inną pieśń. Jesus, we enthrone you. Jezu, wywyższamy Cię. We worship you, want to praise you. Czcimy, oddajemy cześć i chcemy Cię wychwalać. We proclaim you a king. Ogłaszamy Cię królem. As we worship you, i jak czcimy Cię, come. Przyjdź wtedy do nas. Into my life. Wejdź do naszego życia. Come. Przyjdź. Into my home. Do mojego domu. Come. Przyjdź. Into our country. Do naszego kraju. Come. Przyjdź. And rule the whole world. I rządź całym światem. Because we have received you as the Lord and Savior of our lives. Ponieważ przyjęliśmy Ciebie jako Pana i Zbawiciela naszego życia. So these are powerful prayers. Więc są to modlitwy pełne mocy. Lord, I lift your name on high. Panie, wywyższam imię Twe. Lord, I love to sing your praises. Panie, chcę uwielbiać Cię. I'm so glad you are in my heart. Cieszę się, że jesteś w sercu mym. I'm so glad you came to save us. Cieszę się, że przyszedłeś, by nas zbawić. You came from heaven to us. Wstąpiłeś z nieba na ziemię. To show the way. By pokazać drogę. From the earth to the cross. Z ziemi na krzyż. My debt or my burdens, my debt to pay. Aby spłacić mój dług. From the cross to the grave. Z krzyża do grobu. And from the grave to the sky. I z grobu do nieba. Joy, Lord, I lift your name on high. Panie, radość, wywyższam imię Twe. You came from heaven. Wstąpiłeś z nieba. To us. Na ziemię. To show the way. By wskazać nam drogę. To pay my debts. By spłacić mój dług. I'm so glad you're in my heart. Tak się cieszę, że jesteś w sercu mym. Lord, I lift up my heart to you. Panie, wywyższam so moje connection. Serce do Ciebie, więc następuje połączenie. I looked also again at I was looking at the readings. Przyglądam się również dzisiejszym czytaniom. And the readings are talking about I mówią nam one dzisiaj o wierze, o prostej wierze. The simplicity of faith. O prostocie wiary. No one who works miracles in my name. Nikt, kto czyni cuda w moje imię, is likely to speak evil of me. Nie może mówić źle o mnie. So whatever you do in the name of Jesus. Więc cokolwiek nie będziesz robił w imię Jezusa. You can't speak against God. To nie możesz mówić czegokolwiek przeciwko Bogu. You will have such a connection. Będziesz miał takie mocne połączenie. That you will talk about him. Że będziesz musiał o nim mówić. And the Lord is calling us to be aware. I Pan wzywa nas, abyśmy mieli świadomość. That in him there are no favorites. Że przed Jego oczyma nie ma uprzywilejowanych. That all of us are called and he fills us with his spirit. Że wszyscy z nas zostali wezwani i że On napełnia nas swoim duchem. And I looked at Joel. I patrzę na Joela. Joel chapter 2. Rozdział 2. He talks about repentance of the people. Mówi o pojednaniu i nawróceniu ludu. A call to repentance. Wezwanie do nawrócenia. The Lord says, "Turn to me." Pan mówi, nawróć się do mnie. Now. Teraz. Now. Teraz.
While there is still time. Kiedy jeszcze jest czas. Give me your heart. Oddajcie mi swoje serca. Come with fasting, weeping and mourning. Przyjdźcie poszcząc, płacząc i opłakując swoje grzechy. Don't tear your clothes in your grief. Nie rozdzierajcie swoich szat. But tear your heart. Ale rozdzierajcie swoje serca. Return to the Lord your God. Powróćcie do Pana, waszego Boga. For he is merciful and compassionate. Ponieważ On jest pełen miłosierdzia i współczujący. He is slow to anger. He is waiting on us patiently. On nie jest gniewem. On od nas oczekuje z cierpliwością. Filled with unfailing love. Jest napełniony z niekończącą się miłością. He is eager. He is eager. On nas wyczekuje. To relent and not to punish. On chce nas przyjąć do siebie, a nie chce nas karać. Who knows? Któż wie? Perhaps he will give you relief. Być może da ci ukojenie. Sending you a blessing. Posyłając ci błogosławieństwo. Instead of a curse. Zamiast przekleństwa. And this word is read here. To at słowo... one time this city was cursed. I to słowo jest tutaj napisane, a pewnie wiecie, że to miasto kiedyś było przeklęte. So the Lord is saying today, a Pan mówi dzisiaj, módl się, be with me, bądź ze mną, I'm taking away curse from you. A ja odbieram wam przekleństwo. Hello. Halo. If I were you, I would clap for him. Gdybym ja był na waszym miejscu, to bym klaskał. Amen. Amen. Perhaps być może you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. Być może będziecie w stanie ofiarować mu ziarna i wina swojemu Panu Bogu jak wcześniej. To offer the wine and the bread that God may turn it into his body and blood as before when you were with a lot of faith. Do some of you remember when we were young boys and young girls, how we behaved? Być może będziecie ofiarowali teraz chleb i wino, by Pan je przemienił swoją krew i ciało. Czy pamiętacie, jak byliśmy młodzi? I don't know about you. Nie wiem, jak wy. But preparation for Holy Communion. Ale przygotowanie do Komunii Świętej. Wow. To dopiero. Expectant faith. To była wyczekująca wiara. That child faith. Ta dziecięca wiara. And the people told us, Jesus is coming into you. A ludzie nam mówili, że Jezus przychodzi do was. And in order to receive him, ale żeby go przyjąć, you must clean because you are a house of God. Musisz być czysty, bo jesteś domem Boga. And so you cannot keep dirt in the house of God. Więc nie możesz trzymać brudu w domu Boga. And for people, human beings, to allow God to come into them, the sweeping is confession. A dla nas istot ludzkich, tym sprzątaniem jest spowiedź święta. And by that time, you are not allowed even to swallow saliva before you receive Holy Communion. Nawet w tych czasach, kiedy byłem dzieckiem, nawet nie było wolno nam połknąć picia przed Komunią Świętą. At a young age. At a young age. W młodym wieku. I remember that preparation. Przypominam sobie to przygotowanie. Today we don't prepare. A my dzisiaj nie przygotowujemy się. We take it easy. Przyjmujemy to z łatwością. And Saint Paul said, you don't prepare enough. A święty Paweł mówił, że nie przygotowujecie się wystarczająco. Even when you come to mass for Holy Communion in that fellowship, you're not even thinking of others. Nawet kiedy przychodzicie na mszę świętą, do Komunii Świętej w braterstwie, nie myślicie o innych. You are selfish. Jesteście egoistami. That's why some of you are getting sick. Dlatego niektórzy z was chorują i umierają. Because there is no relationship. Bo nie ma relacji with God and with z Bogiem one another. I ze sobą nawzajem. You are not a body, you are not a nie jesteście ciałem, nie jesteście kościołem. You are individualistic. Jesteście indywidualistami. Even at this fellowship with God. Nawet w tym braterstwie z Bogiem. You are not in a fellowship with one another. Nie jesteście w braterstwie, w komunii ze sobą nawzajem. But the Lord has told us, perhaps, ale Pan powiedział, że być może you are going to now offer.
że będziecie teraz ofiarowywali in a different way. To wszystko w inny sposób. And the choir led us. I tak prowadziła nas chwała. I'm so glad, Lord, you are in my heart. I śpiewaliśmy, Panie, tak się cieszę, że jesteś w sercu mym. I'm so glad you came to save us. Cieszę się, że przyszedłeś, aby nas zbawić. You came from heaven. Zstąpiłeś z nieba. To show the way. You are the way. By wskazać drogę, jesteś drogą. You are the truth. You are jesteś life. Prawdą, jesteś życiem. Lord, I lift Panie, your name on high. Wywyższam imię Twe. It's higher than anything else. Jest powyżej wszelkich innych rzeczy. And Joel tells us. Joel nam mówi. Gather all the people. Zgromadźcie wszystkich ludzi. The elders. Starszych. The children. Dzieci. And even the babies. I nawet najmłodsze dzieciątka. Call the bridegroom. Wzywajcie from upstairs. Wzywajcie młodzieńców. Let the priests. Niech kapłani. And the ministers in the Lord. I posługujący w let Panu. Them, let them be present. Niech będą obecni. Stand and weep between the entry. Stańcie i płaczcie w entry room. W przedsionku. To the temple. W przedsionku świątyni. And the altar. I przed ołtarzem. Cry out for your sins. Płaczcie za swoje grzechy. You came from heaven to pay. You went on the cross. Panie, poszedłeś na krzyż. Carrying my sins. Niosąc moje grzechy. To pay my debts. By spłacić moje długi. When there was nobody who could pay, you paid my debts. Gdy nie było kogokolwiek, kto mógł spłacić moje długi, paid for ty my je sins. Spłaciłeś. Ty je spłaciłeś za moje grzechy. Lord, what can I do? Panie, cóż mogę zrobić? I lift your name on high. Wywyższam imię Twe. And then he continues to say, i dalej mówi, let them pray. Niech się modlą. Let them pray. Niech modlą się. Let the people pray. The priests, the lay people, the young people, the niech kapłani, niech świeccy, niech młodzi, niech dzieci. Spare your people. Oszczędź swój lud. Let them pray this prayer. Let us say this prayer. Niech modlą się. Pomódlmy się tą modlitwą. Spare your people, Lord. Oszczędź swój lud, Panie. Don't let your special possession become an object of mockery. Niech to twoje bycie w twoim posiadaniu nie stanie się przyczyną naszego ośmieszenia. Do you know how we are called mohere, mohere? Wiecie, jesteście nazywani moherami. Hey. We're being mocked because śmieją się z nas. Oh God, don't let your people be called mohere. Panie, spraw, aby twoi ludzie nie byli wyzywani moherami. Don't let them become a joke. Nie spraw, aby nie stali się śmiesznością. For unbelievers. Dla niewierzących. And then he continues. He promises restoration. I dalej kontynuuje, obiecując odnowienie. Then the Lord will repeat his people. I wtedy Pan. And jealously guard their homes. Pan będzie odzyskiwał swój God lud their land. I w sposób zazdrosny będzie chronił ich domy i ziemię. The Lord will reply. Pan odpowie. Look, I am sending you grain and new wine and olive oil. I powie, spójrzcie, daję wam ziarna, daję wam wino i olej. So going to anoint us anew. Więc Pan na nowo nas namaści. Enough to satisfy you, satisfy your needs. Wystarczająco, by nas usatysfakcjonować wszelkie nasze potrzeby. You will no longer be an object of mockery. Nie będziecie już dłużej pośmiewiskiem. Among the surrounding nations. Pośród narodów, które was otaczają. I will drive away these armies from the north. Odeślę i zniszczę wszelkie wojska z północy. I will send them away. Odeślę ich. Those in front will be driven into the Dead Sea.
Ci, którzy idą na przodzie, zostaną wprowadzeni do Morza Martwego. God is not talking about human beings. I Bóg nie mówi o istotach ludzkich. The mocking spirit will be driven away and will go into the abyss. It will be destroyed. Duch szyderstwa zostanie wygnany i zostanie wrzucony w przepaść i zniszczony. As we repent. Wtedy, gdy będziemy się nawracać. And then the Lord says, i Pan potem mówi, then after i potem, doing all these things, po tym, gdy to wszystko uczynię, I will pour out my spirit upon all people. Wyleję swego ducha na wszelką istotę ludzką. Your sons and daughters, na twoich synów i twoje córki, will prophesy. I będą oni prorokowali. The old men will dream dreams. Starzy będą mieli sny. And young men and all and women, a młodzi mężczyźni i młode kobiety, will see visions. Będą mieli widzenia. In those days, w tych dniach, I will pour out my spirit, wyleję swego ducha, even on servants, nawet na służących, men and women alike, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. I will cause wonders, sprawię cuda, in the heavens and on earth, na niebie i na ziemi. Blood and fire, krew i ogień, and columns of smoke, i chmury dymu. The sun will become dark. Słońce ulegnie zaćmieniu. The moon will turn blood red. A księżyc będzie krwisto-czerwony. Before that great and terrible day, ale zanim nastąpi ten okrutny i straszny dzień, before the day of the Lord arrives, zanim nastąpi ten dzień przyjścia Pana. So my dear sisters and brothers, we are in a powerful time. Więc droga siostro, drogi bracie, żyjemy w czasach pełnych mocy. God is building us into a nation. Pan odbudowuje nas w naród. A people. W lud. You remember when the people received the outpouring of the Holy Spirit? Przypomnijcie sobie, gdy ludzie otrzymali wylanie Ducha Świętego. Peter stood out with courage. Święty Piotr wyszedł z pełen odwagi. And he spoke about why there was a miracle. I mówił o tym, dlaczego wydarzył się cud. This miracle is not our own doing. I mówił, że ten cud to nie jest nasze własne the man działanie. Whom you rejected is the one who has done it. Że człowiek, którego odrzuciliśmy, on tego dokonał. And you know, these things when we see them, you think they were done by the apostles, by Jesus, only that time and not today. I gdy o tym czytamy, wydaje nam się, że te rzeczy działy się tylko w czasach apostołów Jezusa, ale nie dzisiaj. One day I relied on this word. Ale pewnego dnia oparłem się na tym słowie. And I was passing via Tanzania. I przejeżdżałem przez Tanzanię. And the people called me to go and pray in their church. I ludzie poprosili mnie, abym pojechał do ich kościoła i tam się modlił z nimi. Because I had 2 hours to wait before I would take the plane back to Uganda. Ponieważ miałem jeszcze 2 godziny, zanim miał nastąpić odlot mojego samolotu do Ugandy. And when I arrived, i kiedy tam dojechałem, we went to mass, but before we went to mass, przed mszą świętą, there was a man at the gate of the church. Stał przed bramą kościoła mężczyzna. And I remembered the scriptures. I przypomniałem sobie pisma. And I touched the man. I dotknąłem tego mężczyzny. In the name of Jesus. W imię Jezusa. Through the example of Peter and John. Poprzez przykład Piotra i Jana. Being aware, I have the Holy Spirit. Mając świadomość, że posiadam Ducha Świętego. You have the Holy Spirit. Ty masz Ducha Świętego. When you confess your sins, know that you have faith. Kiedy wyznajesz swoje grzechy, wiedz, że wiesz. There is no question of false humility. Nie chodzi tu o jakąś fałszywą pokorę. The humility is, I know when I confessed my sins. Pokorą jest to, że wiem, że gdy wyznaję swoje grzechy, Jesus has set me free. Jezus mnie uwalnia. Now I am with the Holy Spirit. I teraz kroczę z Duchem Świętym. Because of the mercy of God. Ze względu na miłosierdzie Boga. Blessed are those błogosławieni ci, who are poor in spirit. Którzy są ubodzy w duchu. Those who know. Ci, którzy wiedzą, że wszystko dobre, co czynią, nie jest ze względu na ich własną siłę,
ale ze względu na moc Boga, który kocha ich niekończącą się miłością. Więc dotknąłem tego mężczyzny. Poprzez wiadomość, słowo dane mi przez apostołów. Poprzez chrzest Kościoła. Poprzez posłanie Kościoła. Abym działał w imię Jezusa. W mocy Ducha Świętego. I wtedy wszedłem do Kościoła. Wydawało się, że nic się nie wydarzyło. I podczas mszy świętej było pewne czytanie. Rozdział 6 drugiego listu do Koryntian. Werset 1-4. Biblia mówi: w czasie Twojego zbawienia pomogłem Ci. Kiedy się modliłeś, przyszedłem Ci z pomocą. Ale dzisiaj nastał dzień Twojego zbawienia. A więc, droga siostro, drogi bracie, słyszysz to słowo ponownie. W czasie Twojego zbawienia, kiedy byłeś dzieckiem, Bóg pomógł Ci poprzez Twoich rodziców i Twoich chrzestnych i kapłana oraz katechetę oraz wspólnotę katolicką. He heard your prayer. Wysłuchał Twojej modlitwy. But today, ale dzisiaj is the day of your salvation. Nastał dzień Twojego zbawienia. You've been praying and praying. Modliłeś się i modliłeś. Today, dzisiaj is the day of your salvation. Jest dzień Twojego zbawienia. Then I told the people, i powiedziałem potem ludziom, let us activate this on this word. Proszę, stańmy w tym słowie. And my dear sister, my dear brother, więc droga siostro, drogi bracie, James is telling us now, święty Jakub mówi nam teraz, pray now, módlcie się teraz, ask what you want now, proście o to, co pragniecie teraz, i powiedzcie: Panie, jeśli jest taka wola, uczyń to teraz dla mnie. He's saying, don't make a program for tomorrow, now. On nie pisze, abyście planowali coś na jutro, on mówi teraz. Can we do it now? Czy możemy Let's take faith. Czy możemy to teraz uczynić? Przyjmijmy prostą wiarę. Put your hand up. Podnieście swoje dłonie. And pray in faith. I módlcie się z wiarą. Lord, Panie, if it be your will, jeśli taka Twoja wola, give me the following now. Daj mi to, o co teraz proszę. Respond to my prayer now. Odpowiedz na moją modlitwę teraz. So now tell him what you want. I powiedzcie teraz mu tego, czego pragniecie. Talk. No mówcie. You're not talking. Ja nie słyszę, żebyście mówili. Come out, because you are putting a wall, you are putting a basket on you. We want to hear you pray. Let chowacie, the church pray. Chowacie się pod korcę, a ja chcę słyszeć, że Kościół się modli. Yes, all of us. Wszyscy. Continue, continue, cały continue. Czas. Cały czas trwajcie, módlcie się, proście o to. We are hearing people whispering, they are not talking. Ja słyszę, że ludzie szepczą, a nie mówią. More. Więcej. More. Get out of shyness. Get out wyjdźcie. Of that basket. Wyjdźcie, wyjdźcie z tej swojej nieśmiałości. Wyjdźcie spod korca. Holy Spirit, make us Duchu Święty, make us spraw, abyśmy się mówili, abyśmy się modlili. More. Więcej. Speak out mówcie na głos. Mówcie na głos, mówcie do waszego Pana. Yes, Holy Spirit, Duchu Święty, poruszaj się shy, w nas. Jesteśmy nieśmiali, afraid, boimy się. Sinfulness. Mamy świadomość naszej grzeszności. Oceniamy się nawzajem, oceniamy samych siebie. Make us pray, make us talk. Spraw, abyśmy się modlili. Spraw, abyśmy mówili mocą Twego Ducha. Spirit, Duchu Święty, spraw, abyśmy wołali do naszego Ojca. Everything you wanted to say, wszystko, say it to the wszystko, Lord. Czego pragnąłeś powiedzieć, mów to teraz Panu. And every time you finish, you say, i za każdym Lord, razem, gdy będziesz kończył, powiedz: Panie, will, hear jeśli me from taka this Twoja wola, uzdrów mnie z if tego raka. Be your will, remove me from drunkenness. Jeśli if it taka be your will, wola, zabierz ode mnie pijaństwo. Jeśli if taka wola, will, uzdrów mój lud. Life. Jeśli taka wola, zmień will, moje życie. Sanctify.
by me. Jeśli taka wola, uświęć mnie. Jeśli taka wola, restore me. Panie, odnów mnie. And the Lord is saying, a Pan mówi, it is my will. To jest moja wola. Receive what you have prayed for. Przyjmij to, o co się modliłeś. Clap for the Lord. Klaszczmy dla Pana. I wanted to bring that another element. Chciałbym jeszcze dołożyć do tego coś. The Lord told us, Pan powiedział nam through helping Saint John, poprzez pomoc świętemu Janowi. John was complaining, Jan narzekał, because he found people hearing in the name of Jesus. Skarżył się, ponieważ widział, jak inni uzdrawiają w imię Jezusa. They had heard about Jesus Christ, oni usłyszeli o Jezusie Chrystusie and they prayed in the name of Jesus. I modlili się w imię Jezusa. They had not yet joined the community, jeszcze nie dołączyli do wspólnoty. And that's why people must be very careful not to judge others, but to not live where you are with Jesus Christ as a sign of the unity in the whole world and you go back. Ale dlatego ludzie muszą być bardzo ostrożni, aby nie osądzać innych, ale aby żyć w tej wspólnocie, tam gdzie są. Church, mają być znakiem Jezusa Chrystusa. Macie trwać w kościele katolickim, macie trwać przy swoich zasadach. To respect them, i macie iść do innych, szanując ich. But not to join them. Ale nie po to, aby do nich dołączać. Oh no, you know, they are good. Yes, they no wiesz, are good, oni są dobrzy. Tak, oni są dobrzy. There is a standard the Lord has put you up. Ale jest pewien standard, który dał ci Pan. You are not better than others. Nie jesteś wcale lepszy od innych. But the Lord has put you there, ale Pan postawił cię w danym miejscu, to be a sign of the unity, aby stał się znakiem jedności. Proclaimed by Saint Peter forever. Głoszonym przez świętego Piotra na wieki. Tym znakiem jest wiara, Jesus, tym standardem jest wiara. Jesus is the son of the living God. I mówi on, że Jezus jest synem Boga żywego. Born of the Virgin Mary. Urodzonym z dziewicy Maryi. Through the power of the Holy Spirit. Poprzez moc Ducha Świętego. We cannot proclaim the fragmentation of the church, but the unity. Nie możemy głosić tylko jakiegoś fragmentu nauczania Kościoła. Musimy być jednością. We can't start churches anymore. Nie możemy budować, zakładać nowych kościołów. The time for starting church is over. Czas tworzenia nowych kościołów już się skończył. The Lord is sending us to go out there. Pan posyła nas, draw women and abyśmy men. Young people, abyśmy przyciągali mężczyzn i kobiety i młode osoby. All the priests together, we repent. Wszystkich kapłanów. Because we are becoming a great nation. Mamy się nawracać, ponieważ stajemy się wielkim narodem. That is believing. Ludem wierzącym. We are moving from Moher. 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 Mamy przejść od Moherów. Together. Razem. So when I went in that church, więc kiedy wszedłem wtedy do tego kościoła, and we prayed together, i modliliśmy się razem, there had been a priest, był pewien kapłan, who had come and was not believing, który przyjechał i nie wierzył, that Jesus że Jezus can hear now. Może uzdrawiać teraz. He knows Jesus hears our mind, he hears our whole spirituality. We can go to heaven. Wiedział, że Jezus może uzdrawić naszą duchowość, nasz umysł, że możemy pójść do nieba. And Joel says, you people, you will call priests also. Joel pisze, że you will gather them together. Że ty ludzie również będziesz wzywał kapłanów i będziesz ich jednoczył. So you are no longer you are not lay people. Nie jesteście już świeckimi. Lay people means those who do nothing. Świecki oznacza tego, który nic nie robi. Let nobody call you a lay person. Niech nikt cię już tak nie nazywa, takim świeckim. That was used during the time of the Roman Empire. To było to sformułowanie było używane w czasie cesarstwa rzymskiego. When there was Mohere mocking the Christians that they are doing nothing. Kiedy wtedy nabijano się z chrześcijan, że nic nie robią. And the priests were called clerics.
A kapłanów nazywano klerem. The mayors of the city. Merami miast. We took up the name with the clerics. We took up the name of the mayors. Ta nazwa pochodzi od merów miasta. And the people in the villages were called paganus. They were called mohere, those who do nothing. A ci w wioskach byli nazwani poganami. Now we are not going to do nothing. I teraz my już nie będziemy robić nic. All of us are going to work together. Nie będziemy leniuchować, będziemy pracowali razem. We are getting out of passivity. Wychodzimy z tego tkwienia w tym miejscu, gdzie byliśmy. The popes have said, let's get out of that basket. We are light together. Papież powiedział, wyjdźmy razem spod korca, jesteśmy światłością. Let's get out and shine. Mamy świecić. So when the lay people took me to this man and to church. Więc kiedy ci świeccy zabrali mnie do tego człowieka i do kościoła i przyprowadzili mi tego kapłana. They brought the priest who had been for 80 years a cripple. Przyprowadzili mi kapłana, który przez 80 lat był kaleką. Crippled by an accident. Z powodu wypadku. As we prayed together. I gdy razem się modliliśmy. We saw this man. Zobaczyliśmy, że ten człowiek stał z wózka inwalidzkiego i zaczął biegać po kościele. And there was a man i był pewien inny mężczyzna, była to kobieta, którą wykradziono ze szpitala, full of wounds, która była cała okryta ranami, was suffering from multiple sclerosis. Cierpiała na stwardnienie rozsiane. And I had not known that they had put her there. Ja nie miałam świadomości, że ona tam sobie so leży. I saw her running. I patrzę, a ona zaczyna biegać. And there was confusion in the whole church. I powstało zamieszanie w całym kościele. And the parish priest was a German. A proboszcz był pochodzenia niemieckiego. And came and told me, Father, i przyszedł i powiedział, ojcze, stop this, you are spoiling my church. Przestań, psujesz mi parafię. I said, Father, a ja powiedziałem, ojcze, I am only preaching the word of God. Ja tylko nauczam słowa Bożego. And we prayed the prayers of the faithful. A myśmy się tylko i wyłącznie modlili modlitwami wiernych. Why is there noise? A on się pyta, dlaczego jest ten hałas? I said, you can ask the Lord, why is there noise? To zapytaj Pana, dlaczego jest ten hałas. The church is being delivered. Kościół jest uwalniany. People are being activated into people, a great nation, a great people. Ludzie są przywracani do bycia wielkim narodem. When we finished mass, i kiedy zakończyliśmy mszę świętą, the man had left on the at the door. Człowiek stojący w drzwiach odszedł. He was a Muslim. Był muzułmaninem. Brought by his friends to church. Przyprowadzonym przez swoich przyjaciół do kościoła. But he did not want to enter the church because he had become dirty. I nie chciał wejść do kościoła, ponieważ czuł się, że jest brudny, nieczysty. How did he become dirty? Jak on stał się nieczystym? He had gone to study in Russia. Studiował w Rosji. And he became a great musician. Stał się bardzo zdolnym muzykiem. When he came back to the country, i kiedy wrócił do swojego kraju, he was an expert, a very famous musician. Był znanym ekspertem muzykiem. And he made music his god. I sprawił, że muzyka stała się jego he bogiem. Could no longer go to pray. Już i nie potrafił już się więcej modlić. He got married to a Russian woman. Ożenił się z Rosjanką. And they declared themselves godless. Which means atheist. I nazwali siebie bezbożnymi, co oznacza ateistami. Not only that, i nie tylko to. He declared himself the angriest person in his nation. Ogłosił, że jest ateistą w swoim narodzie. So he called himself what God did not call him. Więc nazwał siebie tym, czym nie nazwał go Bóg. God told him, bo Bóg powiedział mu, when you created you and me, you are the most handsome, the most beautiful person kiedy, I have created. Kiedy nas stwarzał, ciebie i mnie, powiedział, że jesteś najprzystojniejszym, najpiękniejszą osobą, jaką stworzyłem. A ten człowiek the ugliest man in the nation. Określił siebie, że jest najbrzydszym człowiekiem w narodzie. And he got a stroke. I doznał udaru. And he went to Germany. Pojechał do Niemiec. And he went to England. Pojechał do Anglii. He went to America. Do Ameryki. He went to Russia. Do Rosji. No healing. I nie otrzymał uzdrowienia. The Catholics brought him. A
a katolicy przyprowadzili go the gate of the church, do bramy kościelnej. As it had happened during the time of Peter, tak jak wydarzyło się w czasach Piotra. When Peter was filled with the Holy Spirit and kiedy came Piotr out, był napełniony Duchem Świętym, not thinking about his sinfulness, but about being filled with the Holy Spirit, kiedy wyszedł do ludu, nie myśląc o swojej grzeszności, ale o tym, że jest napełniony and Duchem Świętym, this man, i powiedział pewnemu człowiekowi, I give you what I have received. Daję ci to, co sam otrzymałem. And that's what Paul later also said. I to samo dalej mówił Paweł. Paul said, I give you what I received from the Lord. Daję wam to, co otrzymałem od Pana. And I want you to get connected to Jesus Christ. Chcę, żebyście mieli łączność z Jezusem Chrystusem. Not to anybody else. Don't trust in me. Me, I am only a preacher. And I need the savior. Nie polegajcie na mnie, nie ufajcie mi, ja jestem tylko nauczycielem, ale nie zbawicielem. So he asked, this man asked this Muslim man, i ten muzułmanin asked the Christians again, zapytał ponownie chrześcijan, I want to meet father, że poprosił ich, że chce spotkać się z tym księdzem. And they brought him in to the sacristy. I przyprowadzili go do zakrystii. And he said, father, i powiedział, ojcze, you have spoken so well about this man, Jesus. Mówiłeś tak wspaniale o tym człowieku, o tym Can Jezusie. You ask him to hear me? Czy mógłbyś go poprosić, aby on mnie uzdrowił? And I asked him. I ja go poprosiłem. I did not know at first that he was a Muslim. Na początku nie wiedziałem, że jest muzułmaninem. Can you confess your sins? Zapytałem, czy możesz wyznać swoje grzechy? He said yes. A on powiedział tak. I said Jesus. To i powiedziałem, powiedz, he Jezu. Said, I am not a Christian. A on wtedy powiedział, ja nie jestem chrześcijaninem. I said, do you want to be healed by Jesus? Ale ja zapytałem, czy chcesz być uzdrowiony przez Jezusa? He said, okay, father. A on powiedział, dobrze, ojcze. I said, repeat now. No więc powtarzaj. He repeated, Jesus. I on powtórzył, Jezu. I ask you to forgive my sins. Proszę, abyś wybaczył mi moje grzechy. The sins of my father and my mother. Grzechy mojego ojca i mojej matki. The sins of my wife. Grzechy mojej żony. And her parents. I jej rodziców. And then, now it is time. I teraz nastał czas. To remove all the dirt, aby pozbyć się całego brudu, the ugliness he had taken, tej brzydoty, którą przyjął. Because he said he wanted to be dirty, ponieważ on powiedział, że chce być brudny. He wanted to be the worst, chciał być najgorszym. And when we looked at him, he looked as if he had never been to school. He was smelly. I jak patrzyliśmy na niego, on faktycznie wyglądał, jakby nigdy do szkoły nie chodził i bardzo śmierdział. So I said, in the name of Jesus, i powiedziałem, w imię Jezusa. Me, I thought that it was only the arm. Ja myślałam, że to chodzi tylko o jego ramię. You hand. Powiedziałam, ty ręko. Stand straight. Wyprostuj się. And I saw the hand do like this. I widziałam, jak ta ręka się tak trzęsie. And then I said, okay, sir, you are healed now. I powiedziałam, tak, proszę pana, już jest pan uzdrowiony. He said, nie. A on powiedział, the whole body is paralyzed. Że całe ciało jest sparaliżowane. I said, oh. A ja powiedziałam, o. Then walk. Powiedziałam, to idź and i chodź. Walked. He walked. I on that was chodził. Done by the Lord. I to zostało uczynione przez Pana. As he walked, i gdy on tak szedł, we give glory to God. Oddawaliśmy chwałę Bogu. As he walked, i gdy szedł, he found some other two people carrying a blind woman. Spotkał dwie osoby niosące kobietę, która nie widziała. The power of the Holy Spirit, a więc moc Ducha Świętego, the presence of Jesus in this man, obecność Jezusa w tej kobiecie, who was healed from w tym mężczyźnie, który został uzdrowiony z kalectwa, that woman, przeszła na tą kobietę. And she could see. I ona mogła widzieć. What faith. Co za wiara. So, that's what the Lord is asking us. I o to prosi nas Pan, to become ministers in his abyśmy name. Stali się posługującymi w Jego imię. It's not about us, to nie chodzi o nas. But what he's asking us is to repent. Ale On nas prosi, abyśmy się nawrócili and walk together i byśmy razem pracowali as a priestly people. Jako lud kapłański. The people that will lift the lud, name of Jesus, który będzie wywyższał imię Jezusa together. Razem. We are being restored. Jesteśmy odnawiani into sons and daughters of God. W synów i córki Boga. We will work united with our Lord. Będziemy pracowali zjednoczeni z naszym united Panem. United together with our priests, with our catechists, with razem with z naszymi kapłanami, katechetami, z dziećmi młodymi i starymi. And together. I razem. We will love other Christians. Będziemy kochać innych chrześcijan. And together as Christians. I razem jako chrześcijanie. We will love other people. Będziemy kochać innych ludzi. And the people will love one another. I ludzie będą się miłowali wzajemnie. And the people will say, see. I będą mówili. How they love one another. Spójrzcie, jak się wzajemnie miłują. We will be a great nation. Będziemy wielkim narodem. And the Lord has said. I Pan powiedział. Start today. Zacznijcie dzisiaj. God bless. Niech Bóg was błogosławi.